Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mr. Kolux, a to jest 11 odcinek z gry World of Warcraft, na dodatku Mists of Pandaria. Także witam was ponownie i dzisiaj przemierzamy świat szeroki, dobiłem troszeczkę levela, jak możecie zauważyć, i tutaj byliśmy w Townlock Steps, tak dobrze mówię? Townlock Steps i nie wybraliśmy się ani tu, ani tu, ani tu, ani tu, tak. Z tym leniem. Później to myślę, że ostatni odcinek będzie taki, że przelecę się po prostu nad wszystkimi krainami i pokażę wam, jak to wygląda z lochtu ptaka. Dokładnie. Ja tu muszę sobie kabel poprawić od mikrofonu, bo mnie wkurza. I zaraz już tu będzie. O, jest. Dobrze. Ogarnięty. Także cóż, dzisiaj wybieramy się do ostatniej praktycznie, tak? Tak, do przedostatniej. 8990. No jeszcze nie mam, ale ogólnie do Dread Wests wybieramy się. I cóż, odblokujemy flypuffy. Jak widzicie, tu jeszcze nie byłem. Tu byłem tylko. Jakoś sobie tu przepłynąłem stąd na początku kiedyś, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. Fuck, Roach. Gupek to ten, co mnie ścigał kiedyś. Frajer pompa. No nic. Papa. Panie Roachusiu. A my w tym czasie dzisiaj zapiszemy się na instancję. Na random, nie na specific dungeon. Shadow Pan Mastery, byłem. Na Shadow Pan Mastery i wybieramy się dzisiaj na te dwie, której z tych, nie? Pierwsza, druga była walnięta, ta i ta tak była. Dobra, także cóż, jedziemy, zapisujemy się jako tankuś i patrzymy teraz na drogę. Dobra, nie tu droga, nie tędy droga. Tu są złe pany na 9-0. Fuck. Ej, ładnie kraina to wygląda. Ogólnie chciałbym wam jeszcze coś powiedzieć o Townlock Steps. Strasznie mi się nie spodobała ta kraina. Dużo chamskich questów, dużo chamskich mobów. Niestety nie spodobała mi się. To jest jedyna póki co, jedyna kraina, która mi się nie spodobała. Z wyglądu jeszcze tako ujdzie, ale... Ale niestety nie podoba mi się aż tak. Za to tu kraina, jak widzę, z wyglądu mi się bardzo spodobała. Podobała? Powiem, sztos. Sztos ich powiem? Coś nam długo szuka. Kurde. Kurde. Das is not fair. Wiem, że nie powinienem tu jeszcze przyjść, bo tu jeszcze questów nie mam. Widzicie, levela mi brakuje. No, ale cóż, my tu już przyszliśmy. Odblokowujemy sobie. O, możemy coś kupić. Drink and food. Sprzedajmy te śmieciuszki, które mamy niepotrzebne. Dobra, no na razie sobie zostawię, Boże, no. No i coś nie ma chętnych, cholera jasna. 9-0. I pójdziemy sobie jeszcze tutaj, się wybierzemy, może tędy się przejdziemy. Tak zobaczycie sobie mniej więcej, ja sobie odkryję w tym czasie flypuffiki. No tu już widzę, że będzie quest na tego typka. Tia. No, ale teraz to nie jest czas na to. O Boże, tu jest takie wielkie drzewo, czy coś mi się wydaje? Czy po prostu mamy tu jakieś takie dziwne sklepienie? Tam jest jakaś twierdza. Mamy dziwne sklepienie. Nie wiem, co to jest. Nie wnikam. Nie wiem, dlaczego nie ma tej instancji. Kurde. Ludzie. Tak, jest Masha i Nexus i w ogóle są ludzie, ale... Więc już z Queluxem nikt nie zagrał, bo przecież... Won mi z tą gildią. Dzień dobry, ja tu chciałem po prostu... Alchemy Trainer. No widzimy, mamy tu jakąś kolejną 90-teczkę, która ma sporo HP w przeciwieństwie do mnie. I dlaczego nie ma żadnej osoby na instancję? No, pisujmy się. No nic, także się przejdziemy jeszcze dalej. Tak zwiedzamy dzisiaj, zwiedzamy na dzisiejszym odcinku. Jeśli się nic nie uda, to zwiedzamy dzisiaj krainę. Hehe, ale hamuwa. Ej, ładnie to wygląda. Ej, ale nie wiem, co to jest. Co to kurwa jest? Takie niebo? Ładne, ale... Czy to jest coś związane z tą krainą? Tu mam jakąś dziurę. Złowieszcza dziura. Złowieszcza szpara. Hordziak 9-0, on ma smoczka, frajer, pompa,
Nie pompuj mnie. Co to jest? Mogę to wykopać? Mogę! Ja będę mógł to kopać. Jak fajnie. Ale na razie spieprzam, bo on nie będzie jeszcze gonił, zabije mnie i co będzie? Będę zły. Liczę na jakieś kolejne peciki tutaj do walki petów, ale nie wiem kiedy to będzie. Ogólnie, tak jak wam pokazywałem tamto na mapce kiedyś tam wcześniej. I tutaj, boże, to było w Steps, tutaj jest ta elitarna, zajebisty pecior elitarny. I nie wiem jak go zdobyć, bo jest cholernie trudno, ja na swoich 25 i mu jadę max pół HP. Nie da się więcej, bez hitu. To jest ciężko. No ale nic. Może kiedy indziej spróbujemy tam w wakacje, jak wyekspię sobie wszystkie niebieskie rare. Jakieś koks. Popatrzę, co będzie koks. I może kiedyś coś się uda. Może po prostu wygram jakiegoś rare, bo myślę, że też porobię sobie daily tego takiego, wiecie, trainerowego. O, gdzie to mamy? Nie, tutaj. Masza gra w Hearthstone teraz. Pet Battles, te questy. No i może będzie swój taśnie. Jesteśmy... O, fuck, troszkę nie tutaj wpadłem. Dobra, mamy i heala nam brakuje jeszcze, dobra. Także cóż, czekamy na heala. Widzicie, jak dzisiaj ciężko jest, albo heal, albo tank. O, dlaczego tu już mamy odblokowane? To jest i to odblokowałem? O kurde. To ja już tu byłem. Dobra, no ale to nic. W takim razie wam też pokazam i teraz biegniemy tutaj. To jest ostatnia miejscówka, z tego co widzę w tej krainie. Jestem pewny oczywiście, bo tu jeszcze widzę tutaj, ale nie wiem czy to jest za murem, na murze, czy gdzie, co, jak, nie wiem. Nie wiem. Po prostu sobie chodzimy, póki nie ma instancji, bo ja chcę tu wbić level. A mi sporo brakuje. Mogłem wybić, ale kurczę, znowu naprawiałem słuchawki, na przykład, o jest, w końcu, single of coś tam. Single of Orgrimmar, tak? Single of naj coś tam, dobrze. 8 minuta, trochę długo. Kurde, nie chcę długiego odcinka, 4 bossy są. Fuck. Gdyby nie było hardcora jakiegoś. Najwięcej HP? Ktoś ma więcej ode mnie, to będzie śmiech. A, mamy... ładne neki. Piękne. Piękniutkie. I okej, dobra. Bierzemy, idziemy. Ludzie. Chyba będzie problem. Chyba będzie problem. Coś z tankowaniem. Coś czuję, tak, że może być problem. Okej, dobra. Mam wszystkie mopki, także możemy jechać. Okej, także cóż. Kolejny odcinek, kolejna część jakby naszej serii. Wiem, że kilka odcinków niestety jest dennych. Przepraszam was za to, ale czasami mam już gorsze dni, gorsze godziny i w ogóle. I to tak wygląda mniej więcej czasem. Gridujemy wszystko. Kueluksik będzie gridował dzisiaj wszystko. Dlaczemu? O, mamy pierwszego tutaj, dobra. W ogóle ciekawe, czy coś będzie leciało. O, to jej, oj. Ej, może ja bym tak... Pierwszy zaczynał. A nie tu mi koksy wyjeżdżają z takim czymś. Ej, dawno nie tankowałem. 3 levele, czy 4? Nie, boże... Nie no, już kilka ładnych godzin, nie, jak grałem, bo już sporo przegrałem godzin, uwierzcie mi. Nawet ukośnik Playet. Siedzę na tym... Co? To jest niemożliwe, żebym na tym levelu już siedział 9 godzin. Zawyżam trochę. No ale... cóż, jak my tu sobie siedzimy i ja mam różne problemy natury technicznych, to sorry, ale... Tak to wychodzi później. Boże, ja tu nic nie widzę w tym gównie. Naprawdę nic nie widziałem. Tragedia. Mam coś lepszego pod tanka? Nie mam, ale dobra, może nie jest tragicznie?
No i co, idziemy na bossa, nie? W sumie można bo iść od razu, no ale... Nie znam taktyki kompletnie na niego, więc przepraszam wszystko. Jestem na tej instancji pierwszy raz. W ogóle na każdej instancji jestem pierwszy raz, jak widzicie te odcinki. To wiedzcie, że jestem za pierwszy raz na instancji. Czemu nie nabija mi Trita? Ej! Co ten DK robi? Nie czuję go. Miał włączone jakieś gówno, przez które mi zbierał agro. Pozdro takie, nie? Okej, mamy pierwszego bossa, który ma... Boże, jak dużo HP, widzicie to? Masakra. Okej, on tutaj już kończymy z nim. Widać, że bardzo łatwy, bo z żadnej taktyki na niego nie ma, po prostu go zabić. Cóż, i... Czoło nikt go nie bije. No, dobra. Lederowe pod tego gridujemy z uwagi na to, że po prostu hajs się może zgadzać zawsze. Zawsze się może nie zgadzać, ale powinien się zgadzać. Dobra. Yes, what? Jedziemy z glutkami. Jak ja nie lubię zawsze tych bić glutków, one są takie troszeczkę dziwne. I w ogóle powinienem... Zauważyłem, że powinienem ciszej klikać te klawisze, czyli tak bardziej ostrożnie, a nie napierdzielać w nie ostro, bo później to słychać na odcinku i jest słabo. Ty jakie tam... Okej, mamy bardzo dobrego healera, z tego widzę, to on ma 8-8, ale jest bardzo fajny i przyjemny. Au. Nie wiedziałem, że to takie psuje. Okej, zabijmy Slimikin. Ciekawe tak naprawdę, ile ta instancja będzie trwała. No, jestem pierwszy raz, nie znam. Zobaczmy, czy coś w ogóle leci ciekawego dla mnie. Ogólnie z tej head plate'owy. W kit. Wrist trinket pod heal'a. Shouldery pod tanka, i buty pod depsa. No, taki znośny loot. W ogóle, patrzcie, jak się Single of Naziaro Temple nazywa się instancja, bo będę musiał później patrzeć. Hey, give and buff. Nie wiem, gdzie jest pierwszy quest, kurde. Bo tutaj mamy na zabicie last bossa chyba, ale tu na 12... Nie wiem, co to jest. Okej. Okay. Kurde, jak zwykle dosyć mnie swędzi. To jest jakaś oznaka, że będę chory, czy coś. Nie wiem. Seriously. Okej. No i cóż, gluciki mamy. Kolejna instancja wydaje się taka fajna, troszkę pod stary, pod klasyczny typ robiona, z uwagi na to, że to są takie tunele i w ogóle. Pamiętam w Thousand Needles taką instancję, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała w tej chwili. Upgarde Keep?
Nie wiem, tu gdzieś była ona. Nie wiem, nie pamiętam, naprawdę szczerze. W każdym razie w Thousand Needs ta była ta na początkowe levele, 16 i tak dalej. Tu tak zawsze na początku była. Czekajcie, o tu w tej części gdzieś, tutaj. Nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa, więc z góry przepraszam. I cóż. Cóż, widzę, że... Tam jest drugi boss? Czy co? O, to ten na dole. Coś muszę z nimi porobić. Co on robi? Okej. Aha, czyli wychodzi na to, że to oni nas atakują, a my nie. Ich? A, już biegnął. Ale tak nie widzę, żebym miał na nich questa. Kto to w ogóle bije to? Okej. Może ja też się będę... Not up here! Okej, to już wiem o co chodzi z tym. Po prostu rzucamy takimi fajnymi rzeczami. Don't stand on. Dobra, ja się nie znam. O. Okej. Czyli wychodzi na to, to jest bardzo łatwa instancja, wystarczy tutaj poogarniać temat. I mamy. Zalane. Dobra, dobijmy tego frajera. Niech on zejdzie na dół najlepiej, bo jego słabo się bije. Ale to co, jak on i tak zaraz zginie. Ile ma tam jeszcze HP? 500k. No spoko. Okej, sorki, już ogarnąłem, o co tu chodzi. Że Quelux trochę jest nieogarnął, ale to tam.
co się boczyć będą. Prawda? Odpalamy się. Póki można. Ej, ej, ej. Healer. Co on tworzył? Okej. Może troszkę nie ogarniam tu taktyki, może jestem troszkę za słaby, no ale cóż, nie jest tragicznie. Kurde. Muszę poprawić to gówianko przy mikrofonie, bo znowu bym miał problem. Okej. Bo znowu, słuchajcie, ostatnio zauważyłem, że w dwóch odcinkach były słychać takie szumy właśnie od tego. No. Od powietrza po prostu. No i cóż, i wydaje mi się, że po prostu ten mikrofon musi być troszeczkę inaczej ustawiony, no ale i w ogóle muszę troszkę dalej stać od niego, żeby właśnie nie było tego, tak? I wydaje mi się, że chyba teraz nie będzie. Chyba. Znaczy tak mi się zdaje, że nie ma w tym odcinku. Ale pewny nie mogę być. Co to? Clove. Boże, jak ja nie lubię tego, żal. Spadamy. Da się przeskoczyć tędy? Nie. Ale da się pojechać na mądzie. To dobrze. Bardzo dobrze. Ej, jak oni robią tu questa? Ja beze mnie? Jak? Aaa, takie buty. No i jak to jeszcze? Porobić questy. Okej. Robimy questiorka. A przy okazji zabijemy kilka mobków złych, niedobrych, których tak naprawdę można tutaj ogarnąć. Okej, nasi tutaj z teamu robią sobie questika i oczywiście nam to zalicza, bo dlaczego by nie? No i co, lecimy dalej. Myślę. Okej. Ale ładny crit mi wszedł, 40k. No i takie crity to ja bym chciał normalnie, a nie na tylko tutaj. O, chodź tu do mnie, panie jeden ty. Dobra. Weź tu do mnie. Do mnie, moja desko. Ja tu jestem tankiem. Okej. Okej, w healę teraz we mnie będą wchodzić jak w masło, bo mam
podwójne jakby hiluszki dotrzymywanej. Tak fajnie. Bo to co wyleczy mnie healer, to połowę daje mój mobik taki fajny. Jeszcze ten jeden pan. Okej. Siema. Dziewięć. Dobra, gdzie my tu mamy teraz iść? Tam ewidentnie. No i okej, udało się w końcu. Za nie wiem którym razem masakra, ale zajebisty ten. Oczywiście nie będę im nidował, no bo wiadomo, ale gridować dlaczego nie? Kurde, to była hardkorowa misja i w ogóle jaki on miał. W ogóle to było to takie dziwne, on miał taki dziwny ten, znaczy no, taki tylko tę dziwną taktykę miał, że to po prostu było hardkorowe, mogliście to zobaczyć zresztą. Nie wiem ile wam wyciąłem, ale na pewno sporo, bo już jest dużo nagrane, bardzo dużo. Dobra, tego zabiliśmy i chyba jest ostatni boss, nie? Chyba tak. Okej. Koło mnie wszyscy i to się nazywa walka. Dobry healer jest zajebiście i mogę tankować, a nie jak na tych innych instancjach. Tu ja nie ogarnąłem też, ja nie tylko, ja i inni z teamu nie ogarnęli, że troszeczkę inaczej trzeba zrobić te bomby i tak dalej. No i cóż, i padaliśmy, chyba dwa razy padliśmy. Chyba tak. Także było mniej więcej tak. O, i mamy last bossinio, siemano. Nie znam taktyki kompletnie na tego koksa. No to już się odpalam. Czy on wywala w powietrze, czy co robi, nie wiem. Może po prostu bije. Może nie jest jakiś trudny. Jak fajnie. Okej. Zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Oj, tu jakieś mamy odliczanie. Nie wiem co to będzie. Coś się na pewno stanie. O. Ej, I'm the rock. Rock? O, już nie. Okej, on poszedł sobie tam, tak? I co, on tu przyjdzie do mnie, czy co? Okej. Po prostu sobie przeszedł, jobaka. Dobra, patrz się w moją stronę i sobie tu gdzieś rzucaj w moją. A nie w moich ziomeczków. Boże, ale to było dziwne. On sobie po prostu odleciał od nas na drugi koniec. Po co? Nie wiem, nie wnikam. No ale cóż, jego wybór, nie? Tja. Okej, co, poleci na drugą stronę? Okej. Dzięki jemu mam biega. Sprinta.
Wow, 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 wow. No nie, co za ham. Dobra, bijemy złego pana. Tu jest dosyć łatwy boss, więc zabijemy go za pierwszym razem i mogę coś powiedzieć, bo to ostatni boss jest i już to końcóweczka będzie. Kurde, pewnie długi będzie odcinek. Nie wiem ile skrócę, nie wiem ile przyspieszę, także cóż, trochę będzie tego do obrabiania. Ale mam nadzieję, że cóż, wam się spodoba, bo instancja jest warta uwagi i mi się jak najbardziej podoba. Miluśna taka rzecz biorąc. Okej, coś dla mnie? Wow, fist weapon. Jaki fajny nóż, ale ja nie mogę. Szkoda. O! Sam fist weapona. Nikt nie chciał fist weapona. Jaka beka. Bieda. Pyp spadł. Ciekawe co by się stało. Neck. Stamina. Critical. Mastery. Pari. Dotge. 107, 107. Aha. Czyli daje mi tylko pary. No to cóż, weźmiemy się sobie pod heal. Mastery. Critical. I co tu jest? Ten daje tyle samo, dosłownie taki sam level. No to cóż, weźmiemy sobie pod heala. Hasta critical, critical. Hasta critical. Myślę, że tak. A drugi też. Koniec. Także cóż, widzicie, trzy bary mi brakuje do levela. To myślę, że dobijemy na kolejnym odcinku, na kolejnej instancji. Single of... to już sobie kasujemy. Single of... i Great of Setix Sun będzie następna instancja. Także cóż. Dzięki wam za to, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to kliknijcie łapeczkę w górę. Także cóż, dzięki i do zobaczenia. Hejos.